zdrowia. Witam serdecznie wszystkich członków na dzisiejszym, posiedzeniu. Omówimy sobie materiały, które otrzymaliśmy, które już są tutaj w naszym posiadaniu. Teraz będziemy się zapoznawać, co tutaj mamy. No tak, sprawozdanie, ten obszerny materiał z wykonania budżetu za rok poprzedni, to cały czas jest jakby w trakcie zapoznawania się z nim. Jesteśmy w trakcie. Zapoznamy się z protokołem tego posiedzenia. Pisma, które do nas wpłynęły, jest tutaj pism i sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Pusz z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Tak będzie wyglądało dzisiaj nasze spotkanie. Czy ktoś chciałby coś dodać do początku? Jeśli nie, to odczytamy protokół z ostatniego naszego spotkania. Protokół numer 33/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2016 roku. Obecny pełen skład komisji, otwarcie do pana przewodniczącej zaproponował następujący porządek. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Rozpatrzenie korespondencji, wyjazd do zespołu szkół w Postolicach, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji. Protokół numer 32/2016 został przyjęty bez uwag. Do komisji wpłynęły następujące pisma. Mieszkańcy ulicy Aksamitnej w Postolickach zwracają się ponownie o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2016 rok dalszej budowy sieci wodociągowej w tej ulicy. Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Komisja zapoznała się, uważa, że tą sprawą zajmie się radny z tego okręgu. Mieszkańcy Jasienicy zwracają się ponownie o nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy drogi nr 530-27 o szerokości 6 metrów jako drogę wewnętrzną. Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Komisja zapoznała się. Radni powiatowi i radni Rady Miejskiej w Tłuszczu postulują podjęcie działań zmierzających do zainstalowania w Tłuszczu całodobowego odbiorczo-nadawczego paczkomatu InPost. Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Komisja opiniuje pozytywnie. Burmistrz Tłuszczu pan Paweł Maciej zwraca się do wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Tłuszczu o wydanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego wprowadzenia do budżetu szkoły podstawowej w Tłuszczu na rok 2016 środków na wydatek inwestycyjny pod tytułem modernizacja dachu na sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w kwocie 46 tysięcy. Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Komisja opiniuje pozytywnie. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu skierowaną do radnego Waldemara Sitkę na pismo dotyczące interwencji w sprawie usunięcia lub podcięcia dębów rosnących w pasie drogowym przy ulicy Długiej Tłuszczu przy posesji 66. Są to dwa dęby o wysokości 15 metrów, rosnące kilka metrów od posesji. Mieszkańcy tej posesji nie czują się bezpiecznie podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Komisja zapoznała się. W dalszej części posiedzenia komisja udała się na posiedzenie wyjazdowe do zespołu szkół w Postolickach. Termin kolejnego posiedzenia komisji ustalono na dzień 25/2016 na godzinę 8:15, czyli dzisiaj. Czy mamy jakieś uwagi do tego protokołu? Jeśli nie, to dziękuję. Przejdziemy do korespondencji, jaka dotarła do naszej komisji. A jeśli mamy oczywiście materiały na sesję najbliższą, czyli na jutro, ale to o tym w dalszej części. I tak, mam pierwsze pismo. Wniosek do pana burmistrza i Rady Miejskiej w Tłuszczu z wnioskiem o zapłatę za grunt, z którego została wydzielona droga, poszerzenie istniejącej drogi gminy nr 451 na podstawie decyzji, jest numer decyzji, ustalenie warunków zabudowy dla nieruchomości położonych w obrębie 0014 w Mokrawie i Zalesie. Działka 452-15 o powierzchni 117 metrów została wydzielona z części działki. To są numery działek. Ponieważ nie mogę odczytać. W pełni części dobrej decyzji sądu w Kominie z dnia 2 marca 2016 roku działki te są moją własnością. Zwracam się do pana burmistrza o zapłatę za grunt,
który przeszedł na własność gminy z mojej części nieruchomości. Proszę o pozytywne rozpatrzenie. I tutaj do tego mamy załączniki, od razu jest tutaj decyzja. Decyzja o postanowieniu burmistrza Puszcza. Mamy również uzasadnienie do tej decyzji. I mamy również ugodę sądową. Wynika z tego, że ta sprawa miała już miejsce i w postanowieniu czytamy, że sąd postanawia umorzyć postępowanie. To Państwo mieliście na komisjach już tak to pismo? Kasia? Nie. Jeszcze co chodzi o to? No, na remisyjnej, ale nie wiedzieliśmy o tej bazie. Znaczy, no tutaj tak została wydzielona, droga, nie. Jeżeli tutaj już jest decyzja burmistrza i uzasadnienie. No są to decyzje, tak? Czyli komisja zapoznała się, jest tu ugoda sądowa, są wymienione strony. I na plena za wersję, jaka była 5 zł, bo tak? Nie wiem, czy to jest po postanowieniu do nas pismo, w sensie niezgadzania się tak, czy to już jest... To znaczy tutaj o kwocie, to tutaj nie ma chyba mowy. To my nie mamy wpływu teraz już. Nie, no komisja zapoznała się. Co my możemy zrobić? A skąd taka informacja, że tutaj nic odkryjmy? To jest po prostu... Właścicielka, która przekazała, no domagała się zapłaty, tak? I tutaj jest postanowienie sądu, że postanowienie umorzyć, czyli prawdopodobnie może to jakąś specustawą, nie. W tym sensie komisja zapoznała się, tak? Dalej mamy następne pismo. Pismo skierowane do pana burmistrza. W związku ze wzmożonym ruchem samochodowym, który stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Tłuszczu, zwracam się z prośbą o wykonanie podwyższonego skrzyżowania w obrębie ulic Kościelno-Szkolnego Łowackiego. Inwestycja jest niezwykle potrzebna ze względu na położenie szkoły, w której uczy się 812 uczniów. Ilość dzieci i ich opiekunów generuje bardzo duży ruch samochodowy, rowerowy i pieszy. Na obecnym skrzyżowaniu często dochodzi do kolizji oraz wypadków samochodowych, także z udziałem pieszych i rowerzystów. Modernizacja skrzyżowania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. Placówka pracuje w systemie dwuzmiarowym. Największe nasilenie ruchu ma miejsce w godzinach 7, 8, 11, 13 oraz 16, 10, 17, 15. Do czasu wykonania inwestycji bardzo proszę o obecność patrolu policji, szczególnie w wymienionych godzinach. Takie wsparcie wpłynie na znacznie na podniesienie bezpieczeństwa drogi do szkoły i zminimalizuje istniejące zagrożenia. Do wiadomości Rady Miejskiej to jest pismo skierowane przez panią dyrektor szkoły podstawowej. A czy do policji też? Jest skierowane, znaczy nie, tutaj prosi, jak gdyby pani dyrektor za pośrednictwem chyba pana burmistrza i rady o obecność policji, tak? Czyli policja jak gdyby pisma nie skierowała, być może warto byłoby skierować takie pismo oddzielnie do policji, czyli to będzie taka cenna uwaga. O tym skrzyżowaniu to już myśmy kiedyś rozmawiali, tak była taka propozycja z mojej strony, żeby tę sprawę przemyśleć. Ja już rozmawiałem wielokrotnie z działem inwestycji konkretnie z panem Gołosiem na ten temat. No to nie będzie kosztowało paru tysięcy, bo skrzyżowanie jest jednak rozległe, jeśli w ogóle można byłoby wykonać, bo wiadomo, że jest potrzebna faza projektowa, trzeba to jednak faza techniczna. Musi być odprowadzenie wody i tak dalej. Ja myślę, że na ten czas, no tutaj pani dyrektor prosi, chyba żeby jak najszybciej, jest to no, chyba dobry pomysł z naszego punktu widzenia, przynajmniej z mojego, nie wiem jak są sprawy właśnie takie, te techniczne, no jakie są zalety takiego przejścia, to wiemy. Przede wszystkim woda nie stoi na przejściu i pieszy nie brodzi w kałużach, jeżeli jest deszcz. To musi elegancko, znaczy to musi być dobrze wypoziomowane. No ale niemniej jednak to skrzyżowanie będzie wymagało przeprojektowania, bo będzie pewnie związane ze zmianą organizacji też ruchu. A czy wam jak był robiony projekt ulicy Kościelnej, czy tam nie zahaczało to o tutaj o to skrzyżowanie? Wydaje mi się, że nie. Znaczy być może zahaczało skrzyżowanie, ale na pewno nie było wywyższonego tego skrzyżowania. Tu chodzi o... jest kilka takich skrzyżowań w Wołominie. Nie wiecie, co chodzi tutaj. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to
automatycznie kierowca musi zwalniać. Jeżeli nie zwolni raz, no to jak go podrzuci, to będzie wiedział, że na drugi raz będzie musiał zwalniać. Poza tym na ten czas, no nie wiem, tam była przed tym pani, która jak gdyby no, stała i przeprowadzała dzieci. Nie wiadomo, jak to jest bardzo dobry pomysł też. To znaczy ja się dowiadywałem, no to trzeba liczyć no, na około 50 tysięcy prawdopodobnie. Faza projektowa, no przebudowa takiego skrzyżowania. Tak mi się wydaje, że do 50 tysięcy, dlatego że no, faza projektowa kilka tysięcy. Powiedzmy 6-7, no ja nie wiem na pewno, ja tylko mówię te informacje, które uzyskałem tu od pana Piotra. No i całość tam jest no kilkaset metrów kwadratowych, tak? Czyli to trzeba, asfalt ten trzeba, na ten asfalt nie będzie można położyć, bo będzie za mały, tak? Trzeba będzie spadować. Propozycja całego skrzyżowania zrobiono, tak? Podwyższone. No całego skrzyżowania, no ulicy Głowackiego, tak? Nie, Głowackiego, Kościelna. Czyli to by zahaczało no, przejście dla pieszych, czyli przejście już by było na tej górce, prawda? Na tej kostce, no bo tak to sobie wyobrażamy, tak? No czym można podłużyć kostką. A dlaczego zrezygnowano z tej pani stopki, tak zwanej? No nie wiem, to może być kolejny wniosek, jak gdyby... Żeby była też moja propozycja, żeby tam na ulicy napisać szkoła. No tak, tak. No, było parę tych, ale ja to sobie to wszystko zapiszę, bo tak, ta pani... No. Przejście, tak? I to co mówię tutaj w głowie. Wszelkiego rodzaju. Na to, że nie ma chęci szkoła. Tej osoby, żeby tam takie napisz szkoła. Znaczy rozumiem, że do momentu tego niech do momentu no teraz, tak, doraźnie. No bo wydaje mi się, że ten pomysł z tym podwyższeniem tego no jest no, dobrze. Jeżeli czy całe skrzyżowanie robi, czy same przejścia podwyższone. No nie wiem, to muszą się fachowcy wypowiedzieć, tak? Czy teren tam będzie odpowiedni? Wtedy w tym momencie trzeba było zrobić cztery przejścia, tak? No tak. Na skrzyżowanie. No i całe skrzyżowanie też... A czy całe? To nie wiem, czy całe akurat potrzeba jest taka potrzeba. Czy ktoś zwolni, przejeździe, to też wolno. Wtedy te 10 metrów czy 15 przejeździe wolno. Ale mówiąc szczerze, to niech się wypowiada. Teraz tak. Tak, to fachowcy. Na razie to, co... Tak informacje przekazuję, to pan Piotr przekazał. To tak dopiszemy sobie, że pani, która przeprowadzała dzieci, to jest jedna rzecz. Odnośnie tego tematu. Napis szkoła, są to drogi gminne, więc to prawdopodobnie to nie to nie jest jakiś wielki koszt, bo to jest koszt tylko farb praktycznie i trochę czasu trzeba poświęcić. I mówiliśmy jeszcze o, żeby pani dyrektor skierowała oddzielne pismo do kultury. Tak? Znaczy tak, w tym rejonie to wiemy, że problem jest no niestety z parkowaniem, tak? No, po młodsze tak dzieci przyjeżdżają rodzice, dziadkowie. A, mówiliśmy też wcześniej, żeby na akację wyciąć i parking zrobić. No tam jest ten parking. Ale chodziło o tę akację, co wiesz dalej jak tam. Ten skatepark co był, tak? Tak, tutaj, żeby no, ale poszerzyć ten... i wiesz, i tam by było też dużo miejsca parkingowe. Czyli zwiększyć ten plac troszeczkę. No bo to jest chodziłoby o ten chodnik, wiesz, żeby dalej pociągnąć. No ale tam akurat jest... no też mi z głowy, jak się nazywa to ten policjant śpiący popularny, tak? No wysepka to jest taka ograniczająca. Próg zwalniający, przepraszam, właśnie, muszę mi z głowy, dzięki. Próg zwalniający jest akurat właśnie też w tym momencie, przy tej lokacji właśnie. Ale jest to teren powiatowy chyba, to trzeba byłoby... Tam gdzie jest ten skatepark? Nie, skatepark to jest nasz. No ale to jest kosztem... Tutaj gdzie jest powiatowy, to jest poradnia ekonomiczna. I tam też niby się mieszkańcy parkują, tak? Wjeżdżają. Nie, no tam jest tak, tylko że tu jest kwestia, że można po prostu rozebrać to ogrodzenie i go powiększyć, tak? Bo tam no, nie spełnia funkcji skateparku, tylko parkingu w tej chwili. No zlikwidowane. No dobrze, czyli odnośnie tego punktu mamy takie te cztery pani, która przeprowadza dzieci. To jest wygodnictwo mieszkańców, bo ja widzę, że niektórzy mieszkańcy, którzy mieszkają no każdy nawet w blokach 200 metrów od szkoły, podjeżdża samochodem. No ale każdy chce jak najbliżej wiesz do tego wejścia, żeby ten pociąg odebrać. Wiem. Pani dyrektor, pismo do policji i skatepark powiększyć parking. Dobrze, czy
jeszcze do odnośnie tego tematu? Może taki apel, że mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliżu szkoły, żeby nie przyjeżdżali z autorami, tak? No ale to no, do tego to mnie zawodzi. Ja się przetłumaczę, bo ja na przykład blisko szkoły mieszkam i jak ja dzieci rano zawożę, to zawożę dzieci, bo zajeżdżam, zostawiam dzieci i jadę do pracy, no, tak. Ale tak samo może być tutaj. Ktoś jedzie z pracy, mieszka w domu, jedzie z pracy, ale zajechał po dziecko. Już wyszedł, tak? Także aż tak to dalej. To nie chodzi o to, tylko po prostu podjeżdża i później ktoś, kto mieszka blisko, jeździ w koło, szuka miejsca i knie. Po prostu na tym zasadzie nie działa. Ja sam wiele razy jak skleczę ze sklepu, miałem 10 minut, skaczyłem, podjechałem i później parkowałem powiedzmy tu gdzieś koło urzędu, żeby pójść po wnuczkę do szkoły. Problem z miejscami parkingowymi jest. No to problem jest wszędzie. Wiesz, przecież tam przerabiane było i nie można było wykonać tej zatoczki w końcu, tak? Bo tam nie pozwolono. Nie, warto kłopoty były, tak. Także i tutaj też jest. No, układ jest dla samochodów jest niedobry, bo to jest skrzyżowanie, tak? I to jest dość nawet trudne skrzyżowanie, mimo tego, że jest to droga gminna. Poza tym na Przemysłowej ulicy wiadomo, że powstały sklepy, tak, i tutaj ludzie też jeżdżą, tak? Dobrze, to było odnośnie tego pisma, czyli myśmy się zapoznali i ewentualnie spiszemy później te nasze takie propozycje, wnioski, propozycje. Kolejne pismo z mieszkanka Chrzęsnego. Zwracam się do Burmistrza i Rady Miejskiej w Tłuszczu, pismo jest skierowane. Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej do nieruchomości położonej przy ulicy Brukowej Chrzęsnem, to są wymienione trzy numery działek. Swoją prośbę motywuję tym, iż na podanej nieruchomości załatwię wszelkie formalności z budową domu mieszkalnego jednorodzinnego. W obecnej chwili czekam na przyłącze energetyczne, które będzie wykonane do września bieżącego roku. Warunki zabudowy, które praktycznie są już w finalnej fazie analizy, po czym od razu wystąpię o zezwolenie na budowę, by móc w tym roku jeszcze zdążyć budową fundamentów. W odległości około 100 metrów są już nowo powstałe zabudowania jednorodzinne i przy tych domach są wszelkie media, zaś w bezpośrednim otoczeniu mojej działki jest dużo działek budowlanych, które również będą docelowo zabudowane, co poświadczają poniżej dołączone podpisy właścicieli. Do podjętych inwestycji, jak i do życia niezbędna jest woda, a ta, którą tam można wydobyć z ziemi, nie jest zdatna do picia i trzeba kopać bardzo głęboko, żeby ją wydobyć. Ponadto są to dodatkowe koszty, których można uniknąć, gdyż w drodze jest wodociąg. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby oraz uwzględnienie inwestycji w planie budżetowym na rok 2017. To jest do burmistrza i do Rady Miejskiej, ale no, wiadomo, że radny z tego okręgu. Tak, no to jest na 2017. No bardzo dobrze, myślę, że jeżeli no, radny, jeśli nie wie, to już się dowiedział. Ale na pewno wie i postara się w miarę wprowadzić do budżetu, tak. Czyli komisja zapoznała się. Kolejne pismo do wszystkich komisji rad Rady Miejskiej w Tłuszczu. Od pana burmistrza, który informuje nas, że wpłynęło pismo od pana mieszkańca Tłuszcza z prośbą o podjęcie działań niezbędnych do umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu, gdzie stał drewniany przedwojenny budynek szkoły w Tłuszczu. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do szanownych radnych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. I tu jest kopia. Szanowny panie, jak panu burmistrzowi wiadomo, jestem rodowitym tłuszczaninem i cieszy mnie ogromnie dbałość o zachowanie i utrwalenie pamięci mieszkańców naszego miasta ważnych historycznych wydarzeń. Miałem zaszczyt być obecnym na ostatnim spotkaniu społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej w Tłuszczu, takich jak wystawa poświęcona Kamionce, gdzie zaprezentowano produkowane wyroby, a także dokumentację fotograficzną. Wielu byłem pracownikiem Kamionki, zakręciły mi się z boku, widząc efekty swojej pracy i stare zdjęcia z lat 70. Mała retrospektywa poświęcona niepokonanym, niezłomnym i wyklętym w latach 39-89 żołnierzom. Szczególnie ważnym dla nas akcentem była prolekcja pod tytułem Władysław Podsiad, żołnierz wyklęty naszej ziemi, obecna Muzeum Córka Pana Podsiada. Prolekcja uzupełniała szczegóły wcześniej nigdzie nie publikowane.
Podbudowany takimi wydarzeniami zwracam się do pana burmistrza z uprzejmą prośbą o podjęcie działań niezbędnych dla umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu, gdzie jeszcze nie tak dawno stał drewniany przedwojenny budynek szkoły w Tłuszczu. W tej szkole uczyło się prawie kilka tysięcy, dwa pokolenia uczniów szkoły podstawowej, a później zawodowej szkoły. Warto byłoby pamiętać o dawnej szkole, zachować także następnym pokoleniom w zbiorach społecznego muzeum. TBZT zapewne jeszcze są stare zdjęcia szkoły, na podstawie których możliwe byłoby wykonanie rytu na tablicy pamiątkowej. Wykonanie takiej tablicy związane jest z pewnymi kosztami, których pokrycie byłoby możliwe także przy wsparciu obywateli naszego miasta. Już dzisiaj deklaruję na ten cel dobrowolną składkę. No, myślę, że to jest inicjatywa bardzo fajna i coraz częściej takie tablice powinny się pojawiać, no bo coraz częściej znikają budynki. No wiadomo, o który plac chodzi, tak, starej szkoły, tam przy targowisku. No komisja chyba pozytywnie opiniuje, tak? Tak, pozytywnie, tylko z tym, że tutaj trzeba się zwrócić, to jest działka już prywatna. No, nie no, to wiadomo, tak, tutaj jest prośba o podjęcie działań, czyli tak, wiadomo, że jakaś procedura... O podjęcie jakichkolwiek działań i zapytanie, czy wyrażają zgodę. Ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają. Myślę, że specjalnie kilka razy tam przyjeżdżałem i przyglądałem się. A już w którym miejscu już postawić, tak? Tak, w którym miejscu by było możliwość. Myślę, że spokojnie można było zrobić w rogu ładną tablicę tutaj w ciągu ulicy. No tak, żeby była też widoczna, tak, że tutaj coś w tym miejscu było, tak? Myślę, że by się zgodzili, bo są tam dwa takie miejsca fajne. Właśnie tam bliżej Targowicy, albo tu bliżej, jak się było do ulicy Wąskiej zjeżdża, jest fajnie też takie trójkącie, gdzie można było taką tablicę umieścić. Czyli komisja opiniuje pozytywnie i pana burmistrza prosi o podjęcie działań w tym kierunku, żeby to zostało sfinalizowane, tak? Dobrze, przechodzimy teraz do Rady Miejskiej. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. To jest obszerny materiał, ale ja z tego materiału wybiorę i przeczytam. Bo to, że na samorządy jest nakładany obowiązek takiej współpracy, to wszyscy wiemy i co roku są konkursy dla organizacji pozarządowych. Natomiast ja przeczytam, jakie organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i jakie działania, projekty zostały wykonane. Chyba to chyba wiedzieć. No po kolei, nie będę już tabelki, bo to tabelka to nam nic nie powie, natomiast co się działo, to odczytam. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje, oczywiście pomijam ten sam początek, gdzie jest ta podstawa prawna i tak dalej. Na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawne Nadzieja w Tłuszczu. Nazwa zadania Rehabilitacja w Tłuszczu 2015. Wnioskowana kwota to 14 800. Otrzymana kwota to 14 800. Otrzymana kwota 10 tysięcy, wykorzystano 10. Całkowity koszt zadania 12 830. W ramach realizacji zadania odbyło się 128 godzin zajęć rehabilitacji ruchowej przez 8 miesięcy w 2015 roku. W zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 15 dzieci i 14 rodziców tych dzieci. Ponadto 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności skorzystało z konsultacji z rehabilitantką fizjoterapeutką. 14 osób skorzystało również z masaży relaksacyjnych, rehabilitacyjnych w wymiarze 37 godzin zegarowych. Z tego samego zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orianiści ulicy Piłsudskiego w Wołominie. Nazwa zadania: świadczenie rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w hospicjum z gminy Tłuszcz. Wnioskowana kwota 6 700, otrzymana kwota 5 tysięcy, wykorzystano 5, całkowity koszt zadania 5 560 zł. W ramach realizacji zadania w trosce o pacjentów z gminy Tłuszcz hospicjum zakupiło leki i opatrunki. Objęto całodobową opieką medyczną i pielęgniarską 3 pacjentów. Fizykoterapeutka świadczyła usługi dla tych pacjentów 4 razy w tygodniu. Następne zadanie z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Kościelna 1. Nazwa zadania: obóz sportowo-rekreacyjny. Wnioskowana kwota 8 800, otrzymana kwota 4 000. Zrezygnowano z podpisania umowy.
Czyli zadanie nie zostało zrealizowane. Następne Stowarzyszenie na rzecz organizowania społeczności lokalnych AWO Warszawska 10 Tłuszcz na zadania wakacje z pomysłem. Oferta spełniła wymogi formalne, wnioskowana kwota to 4750, otrzymana 3000 i 3000 wykorzystano. Koszt całkowity zadania wyszedł 3900. W ramach realizacji zadania zorganizowano 10-dniową ofertę wakacyjną dla dzieci w punkcie pomocy dziecku i rodzinie w Tłuszczu. Z terenu gminy Tłuszcz w zadaniu brało udział 30 dzieci. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu odbyło się 6 godzin warsztatów artystycznych. Zorganizowano wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego Dolina Bobrów w Wólce Dłużewskiej, do manufaktury papieru czerpanego w Kobyłce oraz Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Łominie. Uczestnicy zadania zwiedzili także lokomotywownię w Tłuszczu. Następnie Stowarzyszenie AXA na dwa zadania to wakacje międzynarodowe Orka. Wnioskowana kwota 13630, otrzymana kwota 6000, wykorzystano 6000, a koszt całkowity zadania 25184. W ramach realizacji zadania zorganizowano dzienny letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zamieszkujących w terenie gminy Tłuszcz. Organizacja wypoczynku obejmowała przeprowadzenie warsztatów z zakresu geografii, historii, astronomii, plastyki. Odbyło się 60 warsztatów tematycznych, szachowych, gier planszowych, manualnych, sportowych. Odbyła się wycieczka do twierdzy Modlin. W zadaniu brało udział 36 uczestników, 7 wolontariuszy, w tym 6 z zagranicy. Baza nocegowa dla wolontariuszy umieściła się w gospodarstwie agroturystycznym w Marianowie. Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Impuls z Kłębowa. Na zadanie każde dziecko wie sport to zdrowie. Wnioskowana kwota 7020 zł, otrzymana kwota 2000, wykorzystano z tej dotacji całość 2000, a koszt całkowity zadania 4916,77. W ramach realizacji zadania zorganizowano rajd rowerowy po terenach gminy Tłuszcz i gmin ościennych. Przejechało około 40 km trasy. Przejechano 40 km trasy. Podczas rajdu odbyły się gry i zabawy oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników. W zadaniu brały udział 43 osoby z gminy Tłuszcz. Następne zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej się wzięło w Tłuszczu. Nazwa zadania społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Wnioskowana kwota to 41 030 zł. Otrzymana kwota 33 000, wykorzystano 33, koszt całkowity 47 820 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano 18 wystaw czasowych. Zarejestrowano wiele wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, religijnych, gospodarskich oraz politycznych. Konserwowano zbiory i eksponaty, prowadzono kroniki tematyczne, a także bibliotekę regionalną. Z tego samego zadania Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Nazwa zadania z muzyką poprzez pokolenia, kultywowanie tradycji muzycznych i rozwój działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej na terenie gminy Tłuszcz w 2015 roku. Wnioskowana kwota 4714, otrzymana kwota 20 tysięcy, koszt całkowity 4550. W ramach realizacji zadania zorganizowano warsztaty musztry baranej oraz wyjazd dla 32 osób na warsztaty muzyczne do Kościeliska. Zakupiono 5 instrumentów muzycznych i 114 akcesoriów. Przeprowadzono renowację 7 instrumentów. Orkiestra brała udział w wielu konkursach i festiwalach orkiestr dętych w Polsce, przez co promowała miasto i gminę Tłuszcz, uświetniała lokalne uroczystości. Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Kobra. Nazwa zadania Tłuszczańska Kuźnia Talentów 2, wnioskowana kwota 12150, otrzymana 8, koszt zadania 9400. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 88 godzin warsztatów wokalnych, tanecznych i teatralnych. Główną rolą warsztatu było przygotowanie uczestników do spektaklu z piosenką po Europie. Powstał też scenariusz musicalu Polska Wyśpiewana, który został wystawiony podczas tegorocznych obchodów Dni Tłuszcza na Stadionie Miejskim w Tłuszczu. W projekcie wzięło udział 92 uczestników, dzieci, młodzież i dorośli oraz 4 wolontariuszy. Stowarzyszenie Kastor, Inicjatywa dla Rozwoju. Wejdź do teatru 3, wnioskowana kwota 14360, otrzymana 6 tysięcy, całkowity 10 tysięcy. W ramach realizacji zadania zorganizowano łącznie 3 spektakle. Spektakl Cyrk Dojrzewania wystawiony został dwukrotnie w Tłuszczu i w Jasienicy, zaś spektakl premierowy Małe Zbrodnie Małżeńskie jednokrotnie w Tłuszczu. W spektaklach zagrało 11 aktorów. Stowarzyszenie na rzecz organizowania inicjatyw lokalnych AWO. Zadanie z historią w tle. Wnioskowana kwota 14 tysięcy, dofinansowanie 10, koszt całkowity 11200. W ramach realizacji zadania odbyły się dwie inscenizacje historyczne. Pierwsze wydarzenie nosiło tytuł W obronie Konstytucji 3 maja. Druga inscenizacja została zorganizowana w formie pikniku Droga do Niepodległości. W inscenizacji brały udział profesjonalne grupy rekonstrukcyjne zorganizowane podczas stunek dla przybyłych widzów. Stowarzyszenie Potok Serdzieża Biłąki.
Nazwa zadania: kreatywni mają szansę, warsztaty teatralne i dziennikarskie. Wnioskowana kwota 9010, otrzymana 3000, koszt całkowity zadania 5250. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 30 godzin warsztatów teatralnych, w których wzięło udział 13 dzieci oraz 20 godzin warsztatów dziennikarskich dla 12 dzieci. Uczestnicy grupy teatralnej przygotowali przedstawienie, które wystąpili 4 razy. Uczestnicy warsztatów dziennikarskich relację z realizacji zadania zamieścili w kronice sołectwa Jarzębia Łąka. Nazwa zadania: z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej. Stowarzyszenie, to jest kolejne zadanie teraz. Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki Samoobrony Kobra. Sportowe lato w mieście. Wnioskowana kwota 27 529, otrzymana 8000, koszt całkowity 8840. W ramach realizacji zadania zorganizowano w czerwcu sportowe dni tłuszcze, zatrudniono 4 instruktorów i przeprowadzono konkurencje sportowe dla dzieci, rodzin i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tłuszcz. Wręczono nagrodę dla zwycięzców w miesiącu lipcu i w sierpniu dwóch instruktorów prowadziło 34 godziny zajęć z nauki gry w siatkówkę i koszykówkę do jej zasiennego badmintona dla dzieci młodzieży z terenu gminy Tłuszcz. Stowarzyszenie na rzecz organizowania społeczności lokalnych ABOWO. Zdrowe maszerowanie. Oferta spełniła wymogi formalne, wnioskowana kwota 4500, otrzymana 2000, a zadanie zrealizowano za 3150. W ramach realizacji zadania zorganizowano cykl marszy Nordic Walking dla mieszkańców gminy Tłuszcz. Odbyły się 2 marsze: marsz karnawałowy oraz marsz kwitnących nenufarów, marsz świętojański. W marszach wzięło udział 153 osoby. Tłuszczański klub sportowy Bóbr. Nazwa zadania: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Tłuszcz poprzez doświadczone zadania publiczne klub sportowy Bóbr. Wnioskowana kwota 102 412, otrzymano 880 000, zrealizowano za 97 483. W ramach realizacji zadania prowadzono działalność sportową m.in. poprzez działanie 3 sekcji piłki nożnej, siatkówki, sekcji biegowej. Zakupiono nowy sprzęt sportowy i zapewniono zawodnikom transport na zawody oraz uzyskano pierwszą licencję i pierwszą weryfikację stadionu poprzez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. W zadaniu uczestniczyło ciągle i aktywnie przez cały rok 150 osób. Wypromowano gminę w kilkudziesięciu miastach w województwie. Tłuszczański klub sportowy Olimp. Nazwa zadania: Tłuszczańska Akademia Siatkówki. Wnioskowana kwota 64 200, otrzymana 30 000, koszt całkowity 50 800 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zajęcia sportowe z piłki siatkowej, w których wzięło udział 100 osób w wieku 9 do 20 lat z terenu gminy Tłuszcz. Zorganizowano turniej piłki siatkowej Puchar Górnicza Puszcza i 3 mini turnieje sportowe dla dzieci 9-12 lat. Dotacja pokryła także koszty związane z wyjazdami na turnieje organizowane przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej. Chorągi Stołeczne Związku Harcerza Polskiego. Nazwa zadania: festyn sportowy. Wnioskowana kwota 8, otrzymana 4. Zadanie jest zrealizowane za 10 300. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne w miesiącach lipiec-sierpień. Zorganizowano festyn, którego stałe punkty usytuowane były w Tłuszczu i w Warszawie oraz rajd gwieździsty i rowerowy po Warszawie. W realizacji zadania brało udział 50 uczestników należących do drużyn harcerskich, które działają na terenie szkół podstawowych miasta i gminy Tłuszcz i Regionalne Stowarzyszenie Inicjatywy Impuls rowerowym szlakiem. Oferta: wnioskowana kwota 6870, otrzymana 3000, koszt całkowity 5862. W ramach realizacji zadania przeprowadzono rajd rowerowy, w którym wzięło 43 osoby. Wzięło udział 43 osoby z gminy Tłuszcz, dzieci, młodzież, dorośli bez względu na wiek. Trasa rajdu wynosiła około 50 km. Na zakończenie rajdu odbył się piknik rodziny, gry i zabawy dla wszystkich uczestników zadania. Family Active następne. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w ramach sesji kolarskiej dla dzieci, młodzieży, mieszkańców gminy Tłuszcz. Wnioskowana kwota 25, otrzymana 19, koszt całkowity 69 664. W ramach realizacji zadania odbyły się 3 imprezy sportowe, kryterium uliczne, wyścigi MTB, rajd papieski. Przez cały okres zadania odbywały się zajęcia treningowe, w których brało systematycznie udział 25 osób, dzieci, młodzież z gminy Tłuszcz. Stowarzyszenie AXA. Aktywność w każdym wieku. Wnioskowana kwota 13 910, otrzymana 7000. Koszt zadania 12 810. W ramach realizacji zadania zorganizowano 2 ucieczki rowerowe połączone z dodatkowymi formami aktywności fizycznej dla mieszkańców gminy Tłuszcz. W trakcie wycieczek przeprowadzono zajęcia edukacyjno-informacyjne. We współpracy z Komisariatem Policji w Tłuszczu zorganizowano także zajęcia na skrzynkach wspinaczkowych oraz warsztaty chodzenia na szczubach. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Ad Futurum. Aktywność bez granic. Wnioskowana kwota 5900, otrzymana 2000. Organizacja zrezygnowała z podpisania umowy. I jeszcze zostawiam zadanie z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Dziedzica Przyrodniczego, Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych ABOW-u Miodzio Wioska. Wnioskowana, taki tytuł zadania, wnioskowana kwota 4780, otrzymana kwota 4780 i całkowity koszt 4780. W ramach realizacji zadania odbyło się 5 spotkań ekologiczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat z gminy Tłuszcz. Dzieci brały udział w zajęciach rękodzielniczych i ruchowych. Po weryfikacji sprawozdania z realizacji wykonania zadania publicznego przedłożono w terminie ustalono, że Stowarzyszenie na Rzecz Organizacji Społeczności Lokalnych ABOW-o z siedzibą w Tłuszczu wykorzystało dotację niezgodnie z podpisaną umową. Kwota prawidłowo wydatkowanej dotacji to 3204. Kwota dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości podlegająca zwrotowi to 1575 zł, która została naliczona decyzją burmistrza i została umorzona decyzją burmistrza. Na zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i upowszechniania ochrony praw dziecka Stowarzyszenie Castor Inicjatywa dla Rozwoju Wsparcie dla Rodzin. Wnioskowana kwota 9945, otrzymana 3000, całkowity 6031. Celem realizacji zadania było wsparcie rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 4 lat z terenu gminy Tłuszcz w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dzieci. Zrealizowano 30 spotkań grup zawodowych dla dzieci po 60 minut każdy. W zajęciach uczestniczyło 30 osób dorosłych plus dziecko. Fundacja Myśli Systemowej Korzenie i Skrzydła z Warszawy. Nazwa zadania: wsparcie systemu pomocy rodzinie. Wnioskowana kwota 10 tysięcy, otrzymana 4 tysiące, koszt zadania 7850. W ramach realizacji zadania stworzono punkt konsultacyjny dla rodzin z gminy Tłuszcz z elementami psychoterapii i wsparcia psychologicznego z warsztatów wychowawczych dotyczących dzieci i młodzieży. Skorzystali rodzice w Jasienicy. 4 warsztaty odbyły się na Plebanii. Każda grupa liczyła od 10 do 12 rodziców. W trakcie trwania zadania z konsultacji psychologicznych skorzystało 20 osób. Psycholog, terapeuta dyżurował raz w tygodniu przez 12 tygodni bezpłatnie w użyczonym gabinecie w Tłuszczu. No i to są wszystkie zadania opisane. Tutaj już jest w formie tabelarycznej wszystko to przedstawione. Czy Państwo macie jakieś uwagi do tego sprawozdania? Jeżeli nie, to przechodzimy do następnego punktu. A następny punkt jest znany i wałkowany, czyli każda z komisji i każdy indywidualnie zapoznaje się z przedłożonym sprawozdaniem w sprawie wykonania budżetu za rok 2015. My na komisji rewizyjnej była pani skarbnik. Pokrótce nam to objaśniła. Natomiast jest to materiał do pracy indywidualnej, bo w czerwcu będzie sesja obstrukcyjna, gdzie będziemy głosować za przyjęciem tego sprawozdania. A teraz, proszę Państwa, jeśli nie mamy żadnych pytań co do tej części, to otwórzmy sobie kalendarz i zanim przejdziemy do ostatniego punktu, gdzie no, sprawy różne, tak? I materiały jest. Materiały jeszcze na sesję. Dobrze. Ale to dobrze. Panie Przewodniczący, materiały na sesję, ponieważ będą omawiane jutro, godzinę przed. Jest tak, ale to chociaż zapoznamy się utkaniem. Porządek. Dobrze, porządek. Porządek to, przypomnę, o czym będzie mowa. Tak, ja jest. Przypomnę, że tutaj z Biura Obsługi Rady też otrzymaliśmy chyba drogą elektroniczną załączniki. Tak. To też trzeba by się z tymi załącznikami zapoznać. Dobrze, więc przed tym ustaleniem terminu kolejnego posiedzenia sesja, 12. sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu jest zwołana na dzień 26 kwietnia na godzinie 15, czyli na dzień jutrzejszy. I poza stałymi punktami, jak sprawozdanie i przyjęcie protokołu, w porządku obrad znalazły się rozpatrzenie projektów ustaw w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu pomorskiego dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2016, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2016-2030, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Tłuszcz oraz określenia granic ich obwodów, w sprawie założenia gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Kozłach, w sprawie włączenia gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Kozłach w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w Kozłach, w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonych w obrębie 0008 Jasienica gminy Tłuszcz z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tłuszcz, w sprawie przyjęcia wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tłuszcz, w sprawie przyjęcia wdrożenia do realizacji lokalnego programu rewitalizacji do roku 2023, interpelacje radnych, zapytania, odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych, zapytania, wolne wnioski, zamknięcie obrad. No to taki mamy porządek, bo tam chyba są tylko załączniki do tych, czy są jakieś uchwały na prowadzenie? Jutro jesteśmy i tak na spotkaniu przedsesyjnym, więc jakieś wszelkie wątpliwości to jutro należy się pytać, wypytywać. Tak, i teraz proponowane spotkanie następnej komisji, wyjazdowe zaznaczam. Wyjazdowe to będzie, proszę sprawdzić w kalendarzu, 4 maja, godzina 14 i to będzie, spotkamy się, jeżeli pani dyrektor potwierdzi, spotkamy się nie tutaj w urzędzie, tylko bezpośrednio już w gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu przy ulicy Radzymińskiej 2 o godzinie 14. Chyba, żeby coś się zmieniło, to ja oczywiście poinformuję telefonicznie. Dobrze. Czy ktoś do tej części, która już jest za nami, ma jakieś pytania? Dziękuję. Jeśli nie, no to w sprawach różnych proszę jakieś, można się pochwalić z jakimiś spotkaniami, uczestnictwem w jakichś wydarzeniach. Także, albo zaprosić na jakieś wydarzenie. No to ja mogę zaprosić na wydarzenie, które dzisiaj mamy, jest 25. No, otrzymaliśmy tutaj zaproszenie tak od pana starosty do Pałacu Krzęsnego na godzinę 13 złote jabłko z wernisażu wystawy fotograficznej. A to na dzisiaj? Nie. Zaproszenie na 29 kwietnia do Pałacu Krzęsnego. Wiadomo, 2 maja, 3 maja, to już nie muszę mówić, że to święto flagi państwowej 2 maja. Przypomnieć i 2 maja też po stoliskach uroczystości przekazania sztandaru Gimnazjum im. Cichociemnych. Uroczystości zaczynają się o godzinie 10.30 mszą świętą w kościele. To w imieniu organizatorów zapraszam i przekazuję, jeżeli nie. No i 3 maja wiadomo uroczystości w Tłuszczu związane z uchwaleniem konstytucji, z rocznicą, tak, kolejną rocznicą i dalej proszę, czego już zapomniałem? Na koncert Włocha ma być, tak? Tak. No już tu tych wydarzeń, 29. Po godzinie. Tak, no mamy tutaj, dlatego mówię, jak o czymś zapomniałem, to proszę bardzo. A kto chciałby się pochwalić? Ja nie podobam, że uczestniczy będzie 11 kwietnia w wystawie, w muzeum, w otwarciu wystawy. Chodziło o chrzest Polski. A tak, obchody milenijne. Tak, obchody milenijne. Poprzednią sobotę uczestniczyłem w meczu piłkarskim seniorów Tłuszcz-Budryk, Agapę chyba miałem. No dobrze. A ja miałem okazję pisać list do ziemi w szkole podstawowej w Tłuszczu. Fantastycznie. Tak, także pisałem. Rozumiem, że kolega został zaproszony, tak? Klasy 6. No i pisaliśmy list do kochanej naszej. Ale jeszcze ręcznie, czy już? Ręcznie. Dostaliśmy ołówkiem, wszystko ekologicznie, na papierze z odzysku. I długopisy też ekologiczne, bo są takie te papierowe. Wszystko było, jak trzeba. Miła. Proszę bardzo. Też chcę powiedzieć, ponieważ jesteśmy Komisją Kultury Oświaty, więc poprzez napisanie wniosku udało mi się wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury. Są to warsztaty kulturalni edukatorzy i z terenu naszej gminy to są tak naprawdę 2-3 osoby, które biorą udział w tych warsztatach. Jest możliwość oczywiście pozyskania środków na działalności kulturowe. W związku z tym już tak naprawdę jesteśmy na finiszu, koniec warsztatów, możliwość udziału w konkursie. A ponieważ konkurencja, jak się okazuje, bo troszeczkę osób się wykruszyło, ponieważ obowiązkowo było wziąć udział we wszystkich warsztatach i tych rzeczach, które organizuje Mazowiecki Instytut Kultury, no to nie wszyscy, że tak powiem, dotrwali do końca, więc mam nadzieję, że uda się pozyskać środki właśnie dla gminy Tłuszcz, ponieważ z gminy Tłuszcz jest, że tak powiem, taka fajna, większa reprezentacja
niż z, bo to jest całego województwa mazowieckiego, tak? I też będę podejmować współpracę z innymi osobami z terenu tutaj województwa, dlatego że część osób jest z Warszawy, a projekty nie mogą być realizowane w Warszawie, więc oni muszą podjąć współpracę z miejscowościami podwarszawskimi, więc jest szansa dzięki temu, żeby też przyciągnąć działania do nas. Nieważne, czy tak ja, czy ktoś inny będzie to organizował, ale będzie się działo u nas. I fajnie. W naszym gminie. Ja jeszcze dodam, że także w tamtą sobotę uczestniczyłem w Bisiadach. No właśnie, to ja chciałem powiedzieć, a nie uczestniczyliśmy w Bisiadach z książką. Słuchajcie, namawiamy, bo reprezentacja była dość skromna, jeśli chodzi. Ja byłam właśnie na warsztatach. Na to, to no, usprawiedliwione. Akurat, niestety. No, także podziękowania dla pani dyrektor za organizację, bo wszystko jak zawsze padło dobrze. Mówię, mała scena, ale wielka radość. W tym, czyli tak, w bibliotece jest specyficzna atmosfera. Także zachęcamy. Czy kolega Adam jeszcze jak raz chciałem tylko dodać, że przygotowujemy się w zespole szkół jesienicy do turnieju sportowego, który będzie najprawdopodobniej w czerwcu. No bardzo dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa jakieś... No i w maju będą Mistrzostwa Polski, prawda? Tak, w sztukach walki. Zgadza się. No właśnie mówię, tego jest tyle, że albo będziemy sobie pisać na kartce, bo nie jesteśmy w stanie takiego wszystkiego teraz wymienić. Także zachęcamy za pośrednictwem kamery wszystkich. No i przypominam, że 29 tutaj oprócz tej uroczystości, zostaliśmy też to jest Światowy Dzień Przeciwko Biciu Dzieci. I tutaj organizowany przez naszą poradnię we współpracy z innymi instytucjami oświatowymi. Także my jako gimnazjum będziemy się dołączać i w tym roku, bo to teraz co roku ta uroczystość, że tak powiem, od zeszłego roku jest i teraz mam nadzieję, że będzie już tradycja. Dobrze, czyli jeszcze raz za pośrednictwem kamery bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na te uroczystości, które myśmy wymienili, które Państwo doczytacie sobie na plakatach. Jeżeli nie mamy więcej tematów, to zamykam dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję bardzo. Dobrego tygodnia życzę.